A więc na śniadaniu mistrza, już prawdziwego mistrza, który obronił swój pas, czyli Łukasz Powecki, PHFO Sol Park. Z czym się będzie kojarzył Michalis Manoli? Witam wszystkich. Z czym się będzie kojarzył? Z trudną, ciężką walką z moimi nerwami podczas jego klinczu. Z kopnięciem po przychwycie, po tym frontiku, co kopnąłem na głowę, bo widziałem to tylko w filmach akcji. Zawsze chciałem zrobić na walce, w końcu zrobiłem. Nie, jakoś tam nie trenowałem tego. No i z tym pasem, który obroniłem. No. Właśnie, a propos tego kopnięcia, powiem ci szczerze, idealnie weszło. Nie padł przeciwnik. Ale chyba ty już upadałeś wtedy i zabrakło jednak trochę tego impetu. Jak to twoim zdaniem wyglądało? Bo na pewno byłeś zdziwiony, że to weszło, to raz, a dwa, że jeszcze ustał. Tak. Weszło dobrze, widziałem na powtórkach, gdzieś mi tam na Instagramie to później wrzucali. Ale no co, ustał, on mówił później na afterze, że nie za bardzo pamięta tą końcówkę rundy, tylko że to było 10-15 sekund, już go tam nie dobiłem. Nie? A z drugiej strony też, powiem szczerze, cały czas miałem taką zakładkę w głowie, że on tak te kolana wyciąga i nie chciałem iść w przód po prostu tak na maksa byle co, żeby uderzyć, gdzieś go tam dobijać, nie? Bo no miał mocne te kolana, bił po tłowiu dobrze nimi. W klinczu niedobrze, ale z dystansu dobrze, czułem je. Nie? Jak się walczy z zawodnikiem, który w ogóle nie boksuje? Dziwnie, bardzo dziwnie. Od dziś trzeciej rundy obraliśmy taką taktykę, że po prostu wbijał mu pierwszy mocny cios, który wchodził, a później on mnie łapał, no już tutaj nie miałem wiele tutaj do powiedzenia. Wisiał na mnie, ja wystawiałem ręce, jakbym go tarczował na te kolanka i tak to wyglądało. Z dystansu coś próbowałem więcej zrobić, ale no ja lubię boksować. Ja wiedziałem, że każda moja, nie wiem, trójka bokserska, powiedzmy, trzy ciosy musiał zadać, to było raz, dwa, clinch, nie? I tak. No, nie mój styl walki, nie, tak powiem szczerze, nie chciałbym toczyć drugi raz takiej walki, bo chciałbym ładne walki robić, a nie takie po prostu szarpane, nie? Właśnie, a propos tego szarpania, dużo klinczu, dużo zapasów, ale też z tego co wiem, bodajże druga runda, jedno z kolan siadło. Nie wiem, czy w drugiej rundzie, czy w której, chyba w drugiej, bo druga była ogólnie najgorsza, ja przystałem, tam rozwaliłem tą nogę i przystałem ogólnie tą rundę, słaba była. Na wątrobę chyba siadło i poczułem, tam był dźwięk dobry jak weszło, no ale on nie poprawił, gdzieś tam przystałem, no też w sumie jak na walkę mistrzowską jakieś kryzysy chyba powinny być, nie? Właśnie, kryzysy były, właśnie wspomniałeś o tej nodze, widzieliśmy po walce w szatni lód na stopie, no i co tam czujesz, że jest, no bo jeszcze nie było czasu, żeby pojechać do lekarza, prześwietlić to, co może być? Z doświadczenia myślę, że jest pęknięta, nie jakoś tam strasznie, jakoś poważnie. Na boki ruszam, góra, dół nie bardzo. No zapuchnięta jest cały czas, kolorów nabrała. Chyba nawet nie będę jechał do szpitala tego prześwietlać, bo myślę, że to będzie jakieś pęknięcie. Włożyliby mi to w gips, bym pewno powiedzieli przyjedź za miesiąc, więc tak to sobie mogę zrobić sam w domu. No chyba, że będzie się pogorszało podczas podróży, na przykład teraz to 4 godziny w samochodzie, ale moim zdaniem będzie ok, nie takie kontuzje były. Słuchaj Łukasz, Rodrigo Minero, Michalis Manoli, no co by nie powiedzieć, ten pas chyba waży jednak i to jest trofeum, które na pewno ma specjalne miejsce w twojej gablocie. Tak, no to jest mój 15 mistrzowski pas, aczkolwiek ma moim zdaniem najwyższą wagę ten tytuł. Poza tym no, on jest ceniony chyba najbardziej na świecie, nie? W Stanach, tam ogólnie Iskę kojarzą dobrze, nie? Z Glory kojarzą, także no, ma swoją wagę. I te walki, które były z Minero 5-rundowa i teraz tak samo, no ma to też jakiś wydźwięk, nie? Że to nie byli jacyś za przeproszeniem frajerzy czy kelnerzy, którzy przyjechali po wypłatę i brawo dla Polaka, których zbił, tylko no, ciężkie walki, nie? Właśnie, powiedz, skąd w ogóle ten pomysł, że ty u siebie na swoich galach bijesz się z takimi rywalami, którzy tam przyjeżdżają i wychodzą, żeby cię zlać. No i powiem ci, to są bardzo trudne walki. Nikt tak w Polsce nie robi. No, skąd pomysł u ciebie? Już co, szczerze ci powiem, że to nie jest do końca tak, że jestem tylko u siebie, bo jak dobrze wiesz, jesteśmy wspólnikami z Łukaszem Czarnowskim, z Jerzym Dąbrową. Ja kwestią sportową się tutaj nie zajmuję, a też od początku powiedziałem Łukaszowi, że nie chcę jakiejś drogi na skróty i on jako dyrektor sportowy Major Market po prostu robi tak, żeby te walki były dobre. Nie chcę, wiesz, no to była moja 400. zawodowa walka, co mi da jakaś kolejna z jakimś słabszym zawodnikiem? W zasadzie nic, nie? Albo porządne walki, albo w ogóle moim zdaniem, nie? No to o twojej walce może już by było tego, natomiast dwóch jeszcze twoich zawodników widzieliśmy na gali. No i zacznijmy od tego, który powrócił.
Miał stoczyć jedną walkę w życiu, tak. Po 2 latach wymyśliliście drugą, a teraz się okazuje, że chyba będzie regularność tych startów, czyli Marcin Krok. No i na temat tego pojedynku. Marcin przegrał z młodym, wyższym przeciwnikiem. Nie wiem, czy widziałeś, bo chyba tarczowałeś Miłosza, ale rozmawiałeś oczywiście z Marcinem na pewno, więc pytanie, jakie wnioski wyciągacie na ten moment? Wiesz co, było tam trochę rdzy na pewno, Marcin mi też o tym mówił, że tak był dobrze przygotowany, nie do końca czuł walkę po prostu, ale nie widziałem prawie nic walki, gdzieś tam przez okno zerknąłem z szatni na chwilę, po prostu nie wiem, 10 sekund widziałem może. Jakie wnioski? No, trzeba robić roboty dalej, po prostu musi więcej walczyć, nie? Może też niekoniecznie na gali, niech, nie wiem, na jakiejś lidze też wystartuje gdziekolwiek, żeby być jakby cały czas w tych startach, ale generalnie to jest dobra historia, bo Marcin to jest gość, który późno zaczął, a trenuje bardzo ambitnie, jakby miał, nie wiem, 17-18 lat, łączy to z ciężką pracą, gdzie ma co tydzień inne zmiany i ciężko grafik ułożyć pod treningi, ale jednak jest na każdym treningu, jak nie da rady przyjść, przyjedzie później, zadzwoni i tak dalej, no jest to przykład dla młodzieży, nie? Teraz jest tak, że przykładowo u mnie w klubie, mają klub otwarty od 7:22, chłopaki mogą przyjść, a nie zawsze się zdarza, każdy zawodnik przychodzi, a bo dzisiaj mam szkołę, to nie idę i tak dalej. A tu jest gość, który po, nie wiem, 12 godzinach pracy przyjedzie, zrobi ciężką tarczę, poprowadzi trening, żyje sportowo, nie? Miłosz, właśnie wspomniany, tutaj akurat siedzi obok, no i jego walka. Słuchaj, no dobra walka, ja tu już gdzieś tam z kim nie rozmawiam, to wszyscy mają jeden wniosek. Seniorzy tak walczą, a tu mamy, no już nie dzieciaki, tak, ale młodą młodzież, tak naprawdę kadetów. No i trzeba chyba być dumnym, że faktycznie ci zawodnicy, którzy tu przyjeżdżają do Miłosza, to no nie placki. No nie placki, tak jak wspominałem wcześniej, staram się, żeby ten poziom sportowy cały czas był w każdej walce. U Miłosza podoba mi się to, że słucha, przede wszystkim słucha. To jest naprawdę mega, jak stoję mu w narożniku, czuję się jakbym grał, nie wiem, w PlayStation, nie? Mówię, tu low kick, przepuść, kopnij, to no, to wszystko robi. Pierwszy raz teraz stał mu Martin Belak, który stoi mi w narożniku, mój trener, i mówi, że no, niesamowite, nie? On mi mówił tam po angielsku, powiedz mu to, ja mu mówię, on to robi, nie? Wziąłem w szoku, mówi, to jego zawodnicy jego tak nie słuchają, jak Miłosz wykonuje wszystkie polecenia. No i świetnie się rozwija, no już nie walczy tak jak taki dzieciak, że tam, nie wiem, bieg bokserski do przodu, jakiś lowki, żeby wygrać ten kigla, tylko po prostu były tam przepuszczenia, takie mądre kombinacje, jakieś ciosy na dół, zejścia z linii ciosu, no to jest 12-latek jeszcze, no, także rokuje to bardzo dobrze, nie? Słuchaj, Łukasz, sama gala Kleszczów, miejsce nowe, miejsce, gdzie walczyłeś na powietrzu, był deszcz, była burza. Było zimno o tej godzinie 22. No nie jest to Hiszpania, tylko Polska, więc no różnice między takimi walkami na świeżym powietrzu na Półwyspie Iberyjskim, a u nas w kraju. No przede wszystkim było świeżo. Ja może nie do końca tak wyglądało, był męczący ten klinicz i tam pospinało mi trochę kark, ręce i tak dalej od tej walki, ale kondycyjnie czułem się dobrze. Widziałem po przeciwku, że on też kopał sobie, mam fajnie. No w wysokiej temperaturze raczej w Hiszpanii no byśmy musieli troszkę bardziej tutaj zostawiać siły na później, nie? Jaka jest jeszcze różnica? Taka, że do końca się obawiałem, czy ten deszcz nie wróci i mi walki nie przełożą albo odwołają, nie? To też jest różnica. Robiłem rozgrzewkę i patrzyłem przez okno tak naprawdę, bo przyszła przecież taka zawirucha, że no myślałem, że za chwilę galę odwołamy, ale na szczęście przeszło i telewizja też zadowolona, że tak jakby szybko podołaliśmy zadaniu, czyli jak wszystko było zalane, za chwilę wszystko było wyczyszczone i po prostu ruszyliśmy dalej, nie? Co dalej w takim razie? Pas obroniony, wiemy, że to była obowiązkowa obrona, która musiała się odbyć, bo w wypadku straciłbyś pas. Co dalej tak naprawdę? Kiedy chciałbyś stoczyć kolejną walkę? Czy już są propozycje? Bo wiemy, że Mixed Fight Gala to jest też wydarzenie, na którym jesteś bardzo mile widziany. Jest cała Azja, no w tej chwili może nie jest Azja, ale co ma Łukasz Pawecki w głowie w tej chwili? W tym momencie tak, wstęp do rozmowy mam z Mixed Fightem. Ostatnio widziałem się z, powiedzmy, z menadżerką tam tej organizacji. Powiedziała, że robią teraz na razie takie mniejsze w plenerze jakieś tam imprezy. Ale w grudniu zrobią na Frankfurt Arenie duży event, a oni już mogą robić koncerty, więc raczej jest to pewniak. Będę naciskał na rewanż z Sergejem Brownem, nie? Widziałeś jego ostatni knockout?
W karate? Widziałem, widziałem, a tym bardziej się nakręciłem, nie? Sebi jest dobrym zawodnikiem, ale też też jakby podoba mi się to, to jest takie wyzwanie dla mnie, nie? On jest takim kopaczem, ja bardziej boksersko, myślę, że będzie, to może być dobra walka. Poza tym mam dobry kontakt tam z chłopakami. Enrico Kerr pisał wiadomości przed walką tu, żebym się bawił dobrze, życzę ci powodzenia i takie tam różne rzeczy. Nieraz sobie tam rozmawiamy. I z chęcią bym tam zawalczył, aczkolwiek jeżeli terminy z HFO gdzieś by się pokrywały, to na pewno wybiorę HFO. Łukasz Czarnowski powiedział, że raczej cię nie będzie na kolejnej gali. No to pogadamy. Słuchaj, no jak... Pierwszy słyszysz? Pierwszy słyszę. No ja chcę walczyć jak najwięcej. W tym roku zrobiłem tylko jedną walkę. Dla mnie to jest mało, nie? No muszę walczyć, nie? No to w takim razie walki jak najwięcej ci życzymy. Ale jeszcze jedna rzecz. Mateusz Borek w kółko powtarza, że u niego na galach nie ma Bumowicza, a to oznacza, że ciebie też tam nigdy nie zobaczymy. Mam nadzieję, że Mateusz zmieni zdanie. Czasem trzeba zrobić porządne Bumowicie. I tym skończymy. Łukasz Pawełski, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.